Cześć, witajcie. Chciałbym zadać pytanie, co właściwie dzieje się teraz z duchem Staszkiem, z Billy i Andrzejem? Ja sobie spisałem tutaj na karcie mniej więcej, co tam z nimi było w ostatnim czasie. Zaraz Wam powiem. A jak będziecie wiedzieć coś więcej, to piszcie w komentarzach. A więc zacznijmy. Duchu. Jak wiemy, był w szpitalu. Stan jego zdrowia był na tyle poważny, że miał problemy z chodzeniem i robił się żółty. Co dzieje się dzisiaj z duchem? Nie wiadomo. Dobrze. Teraz Stasiu. Stasiek, jak wiemy, przestał nagrywać z Papa Smurfik i przeszedł do innej firmy. Co robi dziś Stasiek i gdzie możemy ubażyć firmy z jego udziałem? Jak wiecie, piszcie. Billy. Billy, jak wiemy, znajdował się w ośrodku leczniczym w Suwałkach. Sam Billy, po wyjściu z ośrodka, deklarował wrócić na Włości. Co dalej z nim? Nie wiadomo. Także sytuacja dla mnie nie jest znana. Nie mam pojęcia, co robi teraz Billy. Andrzej. Andrzej, jak wiemy, znajduje się w ośrodku dla bezdomnych, gdzie przebywa i mieszka. Dalsze jego losy dla mnie nieco znane. Może wy wiecie. Piszcie. Jeśli znacie losy tych postaci, piszcie w komentarzach, co z nimi, w jakich filmach nasi aktorzy teraz grają. Możliwe, że yy, Stasiek Yy, gra yy, w jakiejś innej firmie jest nagrywany i gdzieś możemy go zobaczyć. Yy, co z duchu, nie mam pojęcia. Billy prawie w tym ośrodku, Anczej też. Więc, piszcie w komentarzu, gdzie możemy zobaczyć Stasia i tych innych aktorów i co z nimi właściwie się dzieje, bo jak na razie jest cisza, a na kanale Papa Smyfika jest zupełnie. Nic nie ma, nie pojawiają się żadne filmy, więc trudno powiedzieć co z naszymi aktorami. Dziękuję za komentarze, trzymajcie się, cześć.